Drodzy Państwo, przed nami gwiazdy wieczoru, zespół Testimonium. Wielkie brawa dla naszych autystów i oddaję im scenę. Jezus Chrystus. Witamy serdecznie. Nazywamy się Testimonium. Jesteśmy zespołem ewangelizacyjnym. Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Ewangelizacyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że staramy się Ewangelię wprowadzać w życie, a wyśpiewać ją w piosence. To pierwsze jest znacznie trudniejsze, bo łatwo jest wyjść na taki festyn jak tutaj, wśród ludzi, gdzie każdy wie, o co chodzi. Natomiast trudniej jest stanąć gdzieś na nadmorskiej plaży, na dużej imprezie tak zwanej świeckiej i mówić o Bogu. My mamy tylko i wyłącznie taki repertuar, repertuar autorski. I już od 20 lat, bo od 100 lat istnieje zespół, bo podróżujemy po całym kraju i nie tylko. Było nas więcej. W tej chwili jest Majka,
Ja mam na imię Sebastian. Jesteśmy tu podobno po raz drugi. Próbowaliśmy sobie przypomnieć, ale 50 koncertów rocznie to trudno, ale byliśmy na pewno. Dlatego jest nam miło, może ktoś pamięta. Jak ktoś pamięta, no z młodszych to raczej chyba nie, bo to było ponad 10 lat temu. Kolejna piosenka W rytmie serca, ona opowiada o... Ta piosenka nie ma nic wspólnego z filmem pod tym samym tytułem. Opowiada o paru czynnościach, które warto zrobić, gdy się rozpoczyna kolejny dzień. Posłuchajcie. Naszego serca jesteśmy bliżej kochającego kogoś, nie czegoś, nie idei, tylko kogoś, osoby, która bardziej współczuje niż nam się może to wydawać. Bliżej Pana Boga. Kolejna piosenka nosi tytuł Film. Kiedyś słyszałem taką historię, że ktoś przeżył śmierć kliniczną i wydawało mu się, może znacie taką, że cały film swojego życia w jednej chwili widział. Wszystkie zdarzenia, kiedy wydawało mu się, że nikt go nie widzi, kiedy wydawało się, że możemy się ukryć, że coś nie zostanie ujawnione. Otóż wszystko zostanie ujawnione i wszystkie sytuacje naszego życia będą kiedyś ogólnie znane. Żyjmy tak, żeby ten film nas nie tyle zaskoczył, ile był po prostu szczęśliwym zakończeniem naszego życia na ziemi. Bardzo zdziwisz się, gdy kiedyś zobaczysz zapis ten.
No a dziękujemy. No a teraz już się nie wykręcicie, bo teraz jest bardzo prosty refren piosenki, a mianowicie jak to jest, o szczegółach Majka. Refren rzeczywiście jest bardzo prosty i dla was do zaśpiewania są w sumie trzy słowa. Jak to jest? I kilka razy to powtórzymy. Ja myślę, że tutaj nawet nie ma czego uczyć, tylko po prostu zaczynajmy. Jak to jest, dobra? Z naszej drugiej płyty Obrońca, wydanej no już dosyć dawno temu, bo w 2008 roku, 15 lat już. Obrońca, to jest taka bardziej rockowa piosenka. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Zanim rodzice podjęli decyzję o tym, że przekażą ci życie, to Pan Bóg wiedział, jak będziesz wyglądać, czym się będziesz interesować. I co więcej, trudno sobie to wyobrazić, ale zna ostatni dzień naszego życia na ziemi, choć jeszcze on nie nastąpił. A dopóki nie nastąpi, to mamy szansę pogodzić się z sąsiadem, z bratem, siostrą, z kim długo nie rozmawialiśmy, bo tak jest po prostu po chrześcijańsku, tak nas uczy Kościół katolicki, że mamy sobie wybaczać, ponieważ Pan Jezus nam wybaczył i w każdy dzień, jak odmawiamy Ojcze Nasz, to prosimy, aby nam Pan Bóg wybaczył tak, jak my odpuszczamy. Odpuszczamy cienko, to się domagamy cienkiego odpuszczenia. Pamiętajmy o tym, póki żyjemy, mamy szansę naprawić to, co było złego. A ktoś, kto nam w tym pomoże, to właśnie o nim jest ta piosenka.
śpiewając, a teraz piosenka singla pod tytułem Wypas. Ciekawy tytuł, nie? I tutaj też jest dla was miejsce, znaczy dla was miejsce jest tu przede wszystkim, bo dla was gramy właśnie. W piosence Wypas jest taki fajny refren, który też można powtórzyć. Nie trzeba mi nic, nie ma Majki, nie ma, zniknęła. Raz, raz, o, jestem. Słowo proste, nie trzeba mi nic i nie boję się, on po właściwych ścieżkach wiedzie mnie. Powtórzmy, nie trzeba mi nic. Nie trzeba mi nic. Śmiało. Nie trzeba mi nic. I nie boję się. On po właściwych ścieżkach. Wiedzie mnie. O, jestem, dzięki. Mamy do was taką prośbę przed tą piosenką, ponieważ to jest piosenka pod tytułem Lawina, ale nie taka lawina w górach, chociaż podobnie działająca, to jest o lawinie dobra. Tak jak siedzimy, tak jak stoimy, odwracamy się do sąsiada, z lewej, z prawej strony podajemy rękę. Być może się znamy, ale możemy sobie powiedzieć, dobrze, że jesteś. Rączka w lewo, dobrze, że jesteś. Sąsiad w prawo, sąsiadka, dobrze, że jesteś. Lawina dobra. Lawina się zaczyna od małego gestu. Od takiego gestu może się rozpocząć wielkie dobro. Thank you.
Znacie pewnie różne instrukcje obsługi do urządzeń, do telewizora, pralki, odkurzacza i tak dalej. Ja się kiedyś tak zastanawiałem, czy jest instrukcja obsługi do człowieka. Jak myślicie? Jest czy nie? Oczywiście, że jest. A czy ktoś wie, jaka to instrukcja, jak się nazywa, dwa słowa albo jedno? Może być dwa, może być jedno, w każdym razie chodzi o to samo. Chodzi i o przykazania Boże, albo inaczej dekalog. Pan Bóg dał te przykazania nie po to, żeby nam uprzykrzyć życie, że tego nie wolno, co najbardziej jest przyjemne, ale żeby nas chronić przed zgubnym wpływem zła. Ja dopóki nie urodziła się moja córeczka, która teraz będzie miała 9 lat w listopadzie, nie rozumiałem tego, ale jak zacząłem jej pilnować i dbać o nią, no to sobie wyobraziłem, jak może Ojciec nasz w niebie obdarzać nas tym, co najlepsze i chronić nas przed złem, a ponieważ jesteśmy wolni, to mamy wybór. Możemy te przykazania w życiu stosować, wtedy będziemy szczęśliwi. Jeszcze nikt nie narzekał, że zachowując przykazania mu się źle wiodło, albo możemy je odrzucić, albo jedno sobie wyłączyć, to wtedy cała reszta już jest na nic. Instrukcja obsługi w takim troszkę weselszym tonie, w lekkim, letnim i takim właśnie na dziś. Zazdrosny o
teraz zagramy jedyny cover, czyli nie nasz utwór, aczkolwiek z nami związany. Pamiętacie pewnie zespół Kombi, Sławka Łosowskiego, może to star dla starszych słuchaczy. To Kombi przez jedno i, bo powstało potem drugie przez dwa i. Nasz przyjaciel właśnie Sławek Łosowski, lider zespołu Klawiszowiec, tak kojarzycie na pewno, Słodkiego Miłego Życia i inne przeboje, skomponował utwór na nową płytę. Ja miałem napisać tekst do tego utworu. Przymierzałem się bardzo długo, ale że Sławek jest bardzo wymagający, to odpuściłem sobie. I może nawet dobrze, bo on napisał wspaniałą piosenkę, którą za chwilę zagramy. Miłością zmienia świat. On jest aktualny szczególnie teraz, kiedy żyjemy w niepewności, co będzie. Kiedy martwimy się o siebie nawzajem, o naszych znajomych, naszych sąsiadów i tak dalej. Kiedy nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień, bo tak naprawdę to nie wiemy. Ale Pan Bóg nas uspokaja, nie musimy się martwić. A najważniejsze, co mamy robić, to nie martwić się, tylko kochać. I piosenka Miłością zmienia świat jest właśnie na ten temat. Ukłon w stronę Sławka. Miłością zmienia świat. Najlepsze jest, sprawiaj uśmiechy zamiast łez. To, co nam dał ten świat, stworzył nam ten świat, by zły niszczy go czas. Ty możesz go zmienić, możesz być inny.
Dziękujemy za wsparcie. Tutaj pastor nasz szczególnie. Dzięki. A kolejna piosenka nosi tytuł Nareszcie. To jest taka najbardziej, można powiedzieć, rockowa piosenka w naszym repertuarze. Opowieść o bogaczu i Łazarzu. Majka za chwilę zaśpiewa listę takich osób, które być może są gdzieś tam na marginesie naszego życia, od których czasami uciekamy, czasami udajemy, że ich nie widzimy albo ich po prostu nie ma. W takich osobach najczęściej, z takimi osobami najczęściej utożsamia się nasz mistrz, Pan Jezus. Tylko nie przychodzimy nigdy obojętnie obok człowieka, który ma mniej od nas, któremu być może życie inaczej się potoczyło niż nam, inaczej niż sobie zaplanował i gdzieś tam wylądował na przysłowiowym murku, nieprzyjemnie pachnie, czy ktoś stracił pracę i tak dalej. Z takimi właśnie najczęściej utożsamia się Pan Jezus. I najważniejsze słowa, które kiedyś padną, pójdź błogosławiony dla tych, którzy był głodny, a dałeś mu jeść, był spragniony, a dałeś mu pić, w dom go przyjąłeś i tak dalej. To są słowa, które padną na sądzie ostatecznym. I wtedy już nie będzie zmiłuj, wtedy nie będzie znajomości, nie będzie załatwiania, tylko staniemy przed Panem Bogiem każdy, bez tytułów, bez literek przed nazwiskiem, bez splendoru, który może w czasie życia żeśmy zaznawali, a później będziemy wszyscy równi. Spróbujmy pomyśleć też o tych najbardziej odrzuconych. Uwaga, bo troszkę będzie mocniej. Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, jutro drugi dzień tego święta. I to jest bardzo ważny moment, żeby otworzyć się na właśnie działanie, na te dobre myśli, na te podszepty cichego, które czasem mają to do siebie, że są cichsze od takiego postępnego wołania i krzyku świata. Świat musi krzyczeć, żeby być zauważony. My nie musimy. Mamy wspaniałą przyszłość. Tak Majka na końcu zaśpiewała, błogosławieni jesteście. No myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, spotkamy się kiedyś w niebie. A kolejna pieśń to jest pierwszy hymn polski. Ja sobie pozwolę się lekko przygotować, a Majka kilka słów. Ja tu zawsze jestem zaskoczona, mimo że zawsze Sebastian mnie tak zostawia. Pieśń myślę, że też troszkę w zupełnie odmiennym klimacie niż ją znacie.
ale myślę, że też trochę o to czasem chodzi, żeby troszkę zmienić styl pewnych rzeczy, oczywiście z szacunkiem jak najbardziej, ale pewnych pieśni, pewnych rzeczy, które znamy i może nie do końca na przykład są dla ludzi młodych. My tu trochę właśnie pokazujemy zupełnie inny klimat tego utworu, ale też pochwalimy się, że też już to zostało wykorzystywane nawet w różnych filmach, tak? Czy jakoś tak to było? W filmach też jest teledysk, jest ta nasza wersja Bogu Rodzicy, bo to jest pierwszy film polski. Rokowa wersja służy przy dodatkach do podręczników nauki religii dla dzieci w szkołach podstawowych w całym kraju jako materiał dydaktyczny. Więc zagramy też dla was taką rokową wersję pierwszego hymnu Polski. Pamiętacie na pewno pod Grunwaldem, mniej więcej podobne na zbrojach rycerze mieli podobnego orła piastowskiego. I to nas też uczy, że kiedy zaufamy Maryi, to odnosimy zwycięstwo. Nie tylko te spektakularne w historii naszego narodu, kiedy to począwszy od Grunwaldu z tą pieśnią na ustach nasi rycerze byli zagrzewani do boju, ale również w późniejszym czasie, kiedy Jan III Sobieski wyruszał ze cieczą pod Wiedeń, zatrzymał się na Jasnej Górze, być może prawdopodobnie jego żołnierze też śpiewali tę pieśń. Później Cud nad Wisłą, to już zeszłe stulecie, coś co było wręcz niemożliwe, żołnierze uciekali, wrodzy żołnierze uciekali w popłochu, nie wiadomo przed czym. Mówili tylko świadkowie tego zdarzenia, mówię o Cudzie nad Wisłą, mówili o jakimś obrazie, o jakiejś Madonnie i uciekali w popłoch, po prostu tak by byli przestraszeni. Wszystko za wstawnictwem Matki Bożej, to było 15 sierpnia. I w naszym życiu również możemy się do niej uciec. Taka modlitwa po twoją obronę, jak ruszamy gdzieś samochodem, czy jak mamy jakąś trudną decyzję do podjęcia, czy mamy egzamin, mamy jakąś rozmowę z kimś, trudną relację do naprawy. Warto sobie to odmówić. Posłuchajcie tej naszej wersji. Thank you.
Dziękujemy. Zanim zagramy ostatnią już piosenkę naszego koncertu, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu za pogodę, że ten festyn może się wspaniale toczyć, że mogliśmy tu szczęśliwie dojechać, co prawda tylko godzinę. Rzadko mamy taką możliwość, żeby tak blisko domu grać. Dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi i wszystkim, którzy zorganizowali, wolontariuszom, tym osobom, które nam pomagały przed koncertem. Serdeczne dzięki. Módlcie się za nas, żebyśmy mogli dalej grać, żebyśmy chociaż do tego 25-lecia, te dwa lata chociaż jeszcze pograli. Dziękujemy jeszcze raz. Możecie też zobaczyć ten film z tego koncertu. Będzie można jutro na kanale na YouTubie testimonium.pl i też jest strona www.testimonium.pl. Po łacinie, ja nie wyjaśniłem tego, po łacinie testimonium znaczy świadectwo, po prostu świadectwo. Dziękujemy jeszcze raz i na koniec dwa życzenia, żebyśmy korzystali ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego jak najczęściej i z Eucharystii, żebyśmy karmili nasze dusze. Te dwie sprawy niech pozostaną z wami i z naszym koncertem i być może kiedyś jeszcze na ziemi, a na pewno w niebie. Do zobaczenia. Nie dosięgniesz nigdy gwiazd, nie zrozumiesz wszystkich prawd, nie polecisz nigdy tak jak tak, ale
dziękujemy. Śpiewała Majka. A grał Sebastian. Brawo, brawo jeszcze raz dla naszego zespołu. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że do nas przyjechaliście, że byliście, że tak pięknie ten dzisiejszy dzień nam uświetniliście. Bardzo dziękujemy za każde słowo do nas, za Waszą wspaniałą ewangelizację. Dziękujemy jeszcze raz za to, że chcieliście do nas przyjechać i tak pięknie, uroczyście poprowadziliście tą dzisiejszą majówkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz brawo dla zespołu! Bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy Was ponownie. Jak już mówią, że jak już byli, to jeszcze raz mogą przyjechać. I jeszcze raz też zapraszamy. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.